Cześć, cześć, z tej strony ja i witam was ponownie, moje hardware'owe śliwy. Zauważyłem, że bardzo, ale to bardzo spodobała wam się poprzednia część tego filmiku, a mianowicie komputery gamingowe z Allegro. I jest mi trochę z tego powodu smutno, ponieważ ja naprawdę niszczę swoją duszę, przeglądając te komputery pseudo gamingowe na Allegro. Jak do tej pory chyba nie trafiliśmy żadnego sensownego ogłoszenia. W poprzednim odcinku był jeden tak naprawdę ziomek, który jakby nam bardzo ładnie przedstawił, co w tym komputerze jest. Mimo tego, że dalej był jednak trochę overpriced, to jednak to było bardzo uczciwe ogłoszenie z takiego, jakby można powiedzieć, to względu jakby dla konsumenta, że po prostu było wiadomo, co w tym komputerze mamy, a nie jak w większości ogłoszeń na Allegro, że nie wiemy, co tam tak naprawdę jest. I naprawdę jest mi smutno, że ktoś te komputery faktycznie kupuje, ale my dzisiaj specjalnie ten filmik nagrywamy po to, żeby znaleźć więcej takich oto pseudo perełek na Allegro. I tak jak ostatnio, zrobiłem sobie do tego kawusie, tylko że jest to kubek od herbaty, ale kto by na to patrzył, ja mam tutaj kawę. Przynajmniej tyle, że nie piję dzisiaj o godzinie 21, jak ostatnio, tylko o 18.20. No ale dobra, zaczynamy filmik. Wchodzimy sobie na naszą przeglądarkę internetową i wpisujemy naszą aktualnie ulubioną stronę internetową, mianowicie Allegro. Wchodzimy na Allegro. I co będziemy mieli na Allegro, gdy wpiszemy sobie tytuł komputer gamingowy? Sprawdźmy to. Ja już na niego klikam i pokazuje nam się mamy piękne komputery gamingowe. Tylko najpierw przypomnę zasady, mianowicie nie sprawdzamy komputerów, których nikt nie kupił. Między innymi taki komputer jest tutaj. Tu mamy komputer gamingowy, który jest bardzo drogi swoją drogą, ale nie kupił go nikt. Więc takie komputery omijamy, będziemy sprawdzali tylko takie, które ktoś faktycznie kupił. Więc ja teraz sobie odświeżę stronę i teraz odpalamy maszynę losującą. Losujemy teraz to, co nam się tu trafi. Mamy komputer gamingowy, ok. Bawię się w mojego wszechmogącego proroka. 2130. No nie, no 2 złote za drogi jest. Jeszcze ja? No nie, no ale strollował ziomek, no. Nie mógł już wziąć tego 2 złote mniej. No ale dobra. Bawiąc się w moją moc proroka, najpierw dowiedzmy się, co może być w środku. Jak widzę napis i7 na Allegro, to pierwsze co mam przed oczami to i7 drugiej, trzeciej albo czwartej generacji. Tak naprawdę nic innego nie widzę przed tym. Ale dobra, najpierw zacznijmy od zdjęć. Mam tu jakieś chłodzenie typu gamingowe, bo się świeci. Obudowa typu gaming, bo się świeci. Mamy tam, widzimy jakiegoś GTX-a, ale nie będę z tym na razie, co to jest za model, bo nie jestem szczerze pewien. Wow, to szybka podkładka. O, gry komputerowe jak zawsze, nasze ulubione. Jest Windows, jest jakieś programiki i zdjęcie komputera typu gaming. A tutaj nagle mamy inny komputer? Czy mam schizy jakieś? Nie pasuje mi, czy się mam być szczery, to chłodzenie, ale może mi się coś myli, ale to chyba nie jest to samo, bo najmniej takie mam lekkie wrażenie, ale dobra, idziemy dalej. Idziemy teraz najpierw do specyfikacji. Nowy. Zaraz zobaczymy, czy taki nowy. Pierwsze co, szybki, wydajny, zawodny komputer dla wymagających. Gotowość do pracy od razu po uruchomieniu. Wykrzyknik, czyli to jest prawda. Doskonałe parametry wydajnościowe tego komputera. Jeszcze ich nie znamy, ale śmieszy mi fakt, że pierwsze co ze specyfikacji podają nam świecącą obudowę. Jakby to było jakieś ważne, no ale dobra, tak to może jest ważne. I pyk, i cyk! Boże, widzicie, jaki jestem super zgałym. Mamy tutaj i siódemkę. Trzeciej generacji. Ale łatwo jest te komputerki z Allegro rozkminić. No to jest aż dziecinnie praca tak naprawdę. I co, model Prime jakiś taki, ale procesor i7-3770. Czyli już chyba jednostka z 2013 bo 2014 roku, która będzie miała już na jakieś 10 lat tak naprawdę na karku, więc no niespecjalnie fajna rzecz. 1660, tylko szkoda, że nie podają nam konkretnego producenta, a jednak fajnie by było. 16 GB DDR3 i nie podają nam oczywiście prędkości tego gramu, no bo też nam jest ta prędkość oczywiście zbędna według sprzedawców z Allegro. Nawet optyczny brak, to nawet nie jest jakieś zaskoczenie, ale zasilacz Titan. Zasilacz Titan? Okej, brzmi bombowo. Co to jest za zasilacz Titan? Czym jest Rebelek Titan? Nie znam szczerze tej marki, ale patrząc na to, ile on kosztował, to nie jest chyba jakiś coś dość wysokich lotów, więc dobra. Załóżmy, że jest to taka... Załóżmy, że jest bombowo, ok? Łączność LAN oraz gigabitowy Ethernet, a to to samo. Dostajemy za to jeszcze Wi-Fi. O, Wi-Fi karta, dobra. Informacje, że jest przezroczysty i jeszcze wentylator z tyłu jeden, ok? Pasek RGB na froncie, możliwość sterowania lub całkowitego wyłączenia podświetlenia. Boże, proszę, powiedzcie mi, że to jest takim dennym pilotem z AliExpress, poczekajcie.
Kurde, chyba go nie znajdę. Najprawdopodobniej te LEDy są na taki najbardziej denny pilocik z AliExpress, który wygląda w taki sposób. Jeszcze go poszukam, może go znajdę jakimś cudem. Dobra, jednak go nie znajdę, a szkoda, bo to sam gdzieś taki w mieszkaniu mam. Ale dobra, co tutaj jest dalej? Też, o, może na przykład sobie RAM dołożyć. Okej, okay, ciekawie. I co mamy dalej? Gratis, zupełnie za darmo dla każdego. Podkładka. Yo. Wstawiam podkładkę. Okej, okay, to są jakieś niby gry komputerowe, ale... Nie, bądźmy szczerzy, ten komputer nie jest O, co to jest? Co mamy w zestawie? Jeszcze mamy kabel zasilający. Opakowanie oryginalne. Jakby, nie oszukujmy się, to nie jest najlepszy sprzęt, szczególnie w cenie 2000 zł. To jest komputer pierwszy używany, to nie jest komputer nowy. Nie bierzcie jakby, nie dajcie się proszę nabierać, jak macie i siódemki trzeciej generacji w takich zestawach, że to jest komputer nowy. Nowa to jest może, nie wiem, obudowa tak naprawdę z całego tego komputera. Jakby, no nie jest to jakiś specjalny bubel, szczerze, bo zestawy na Allegro są o wiele gorsze co niektóre. Jakby tutaj przynajmniej mamy dedykowaną kartę graficzną, ponieważ niektórzy cenią 2000 zł nawet nam nie potrafią dać karty graficznej, więc to jeszcze nie jest teoretycznie aż tak źle, no ale nie szukam, to nie jest jakiś nie wiadomo jak urywający dupy za przeproszeniem zestaw. Idźmy może dalej, zobaczmy co będzie dalej. Odświeżamy teraz stronkę, schodzimy na samą górę i odpalamy ponownie maszynę losującą zestawy komputerowe. Jest myszka. O cholera, jasna. Ej, dobra, to wydaje się to na jakiś dobry zestaw. Jakby mamy zestaw za 9000 zł, w którym jest Ryzen 7 7800X3D, 32 GB RAM, 180 Ti, 1 TB SSD. Więc tu się chyba nie będzie z czego śmiać, ponieważ jest to... To będzie najprawdopodobniej bardzo mocny zestaw komputerowy. Więc tu nie mamy się z czego śmiać. To się nie opłaca, jedziemy dalej. Komputer gamingowy? Ej, znowu jakiś O, dobra. A tutaj widzę pierwszego bugla. To jest komputer za 5000 zł. Słuchajcie, to jest komputer za 5000 zł. I mamy tutaj RTX-a 4060 Ti, który kosztuje okolice 2000 zł. Oraz w tym momencie już 3-letnią. Tak? 3-letnią? Aż to sprawdźmy, żeby nie było, że gigant głupoty. 2011 rok. Tak, to jest 3-letni procesor. Komputer za 5000 zł? On teraz kosztuje na XCOMie 1000 zł ten procesor, jak widziałem temu na przeglądarce. Więc w tej cenie możemy na przykład kupić sobie Ryzena 7 5800X, który pewnie tego procesora zgniecie, żeby nie było to... Masz to teraz sprawdzę, ponieważ kurczaczki no... Nie daje mi to spokoju kompletnie. 1800X i co się tutaj dzieje? A ten Ryzen kosztuje chyba teraz jakieś 900 zł lekko z hakiem? I tak... I on go może nie zgniata, ale jest na pewno podobny wydajnościowo, z taką różnicą, że tego Ryzena możemy jeszcze do tego podkręcić, albo na przykład mu napięcie obniżyć oraz pewnie go sparować nawet z szybszym RAMem. Więc no, to nie jest specjalnie dobra oferta, nie oszukujmy się, szczególnie to tak samo, nawet te 32 GB RAMu nie robią jakiejś znacznej różnicy, ponieważ teraz taki RAM kosztuje około niecałych 400 tak naprawdę, ale komputer według sprzedawcy jest nowy. Wow, karta graficzna najnowsza generacja? Wow, sok, nie wiedziałem. O Jezu, płyta główna, chipset H510. To jest dosłownie najtańsza płyta główna. No i co mamy dalej? Potem 32 GB RAMu, to czytałem. Terabyte SSD KM2, to oczywiście nie wiadomo jaki, bo płot, tak samo z RAMem, też nie wiem jaki to jest RAM. Zasilacz to jest Elementum PC. Okej, przynajmniej tyle, że nie dali nam jakiegoś bombowego zasilacza, ale to jest Elementum. Elementum jest najtańszą możliwą serią z Elementum PC, jeśli chodzi o zasilacze. No i te 550 W, no... To nie jest nie wiadomo jaki szalony zasilacz tak naprawdę, no nie szykujmy się. Nie ma tu jakiegoś wielkiego pola do rozbudowy na przykład na nową kartę graficzną albo na jakiś mocniejszy procesor, no niestety nie ma tutaj nic specjalnego. I co mamy tutaj w tym opisie? Komputer można dowolnie spersonalizować według własnych potrzeb, to jest chyba logiczne. Dożywotnie wsparcie techniczne? Okej, okay. I doświadczenie w budowaniu komputerów, to może jest prawdą. Zawsze staram się zobaczyć podpału tak, aby klient otrzymał możliwie jak najlepszy komputer w określonej cenie. Nie robicie tego. Nie, absolutnie tego nie robicie. Potem co mamy? Potem jakieś spuszczanie się nad procesorem, jaki to nie jest wydajny, jaki to nie jest... Co? Procesor Intel Core i7 to jednostka, która sprawi się nie tylko w grach, ale też z obróce grafiki wideo, to jestem w stanie się z tym zgodzić, ale szeroki zakres taktowania i 24 rdzenie? Fizyczne plus logiczne. Nie, nie mogę. Naprawdę Matoł, który pisał to ogłoszenie, dodał do siebie rdzenie, i wątki?
naprawdę ktoś to zrobił? A oni moment temu napisali, że mają doświadczenie i w dużą wiedzę. To tak nie działa, panie Maćku, który to pisał. To tak nie działa, tak się nie robi. To, po prostu widzicie, jakie to są buble w tych opisach. Oh, Boże, Allegro, nienawidzę Allegro. Dlaczego ja to robię ze swoim życiem? Mogłem robić teraz tyle ciekawych rzeczy ze swoim życiu, ale nie. Bawię się w jakieś obskurny komputer na Allegro, ale dobra, idźmy dalej. Zobaczmy, co będziemy mieli dalej. Jedziemy na samą górę, a teraz może dla ciekawości odpalę teraz drugą stronę. Dostajemy teraz trzeci komputerek. I co tutaj mamy? Mamy komputer dosłownie praktycznie identyczny. A jaki to jest sprzedawca? To jest ten sam. Nie, to jest ten sam zestaw, tylko że po prostu z monitorem, jakby. I z klawiaturą z Rossmana. Okej, dobra, nieważne. To, o to mi się podobało. Komputer do gier. i7, 16 giga, dysk 1000. Klikamy w to. Okej, dobra. Rozpoczynamy przegląd, review. Obudowa typu gaming, oczywiście czerwona, bo czerwony jest najszybszy. Mamy Intel Core i7. Moje zmysły widzą tutaj i7 2600. Albo i7 3770, max. Czwarta generacja, już wątpię, że to była czwarta generacja, szczególnie w tych pieniądzach. Co mamy dalej? Karta graficzna, 1060. Jakieś kości RAMu typu RAM. Gdzie nie wiemy na ich temat nic, to jest chyba 1600 MHz, cel 11. To takie najbardziej basic kości do DDR3, po prostu do DDR3. Dysk SSD, system operacyjny oraz jak zwykle mamy tutaj 1000 gier. Nie wiem, ale ja mam bekę z tego taką, że mi zawsze dają te gry na okładkę, na ogłoszeniach. Dobra, co tam mamy w opisie? Komputer nowy. Nie, to nie jest komputer nowy i proszę przestańcie tak pisać w ogłoszeniach, bo to jest tragedia. Dobra, zgadłem. I siódemka, 3770, 16 GB, bez traktowania, jeżeli zakładamy, że zdjęcia, które tu wstawili, są realne, a trochę wątpię ze względu na to, że na nich jest kurwa. Watermark? Czemu tu jest watermark? To jest w ogóle legalne, takie zdjęcie wstawić do ogłoszenia? Dobra, nieważne. Więc RAMu nie znamy, mamy dysk 1000, mamy 1060, która w tym momencie kosztuje jakieś 400 zł używana na Allegro i to na Allegro, nie na Olixie. Dlaczego oni nie podają modelu dysku, pamięci RAM, czy dokładnie karty graficznej producenta, ale zawsze podają modele świecących się obudów? To jest smutne trochę nawet według mnie, ale dobra, idziemy dalej do opisu, co mamy dalej w opisie? Komputer do gier i7, bla bla bla, pod elegancką i paktową obudową kryje się wydajność. Nie mogę z tych opisów na Allegro, są tragiczne. Potężny procesor Intel Core i7 z technologią Turbo Boost oraz możliwość traktowania bla 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 3 Hz. Dużo, to jest dużo. Najwyższej półki, sprzęt, bla bla bla. Okej, dobra. Bo teraz mówię tutaj o syntegrowanej karcie graficznej. Ja zapomniałem, że mamy jednak GTX w tym zestawie. To przynajmniej nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Boże, przeglądanie filmów w 4K to jest feature. Ja myślę, że mój 10-letni iPad dałby radę to zrobić. Naprawdę. I ty myślisz, że bez najmniejszego dosłownie problemu by sobie z tym poradził. Co tutaj mamy? Wydajność komputera miał potężny procesor 4-rdzeniowy, o tym było dosłownie tutaj. 16 GB DDR3 i nie powiedzieli jakiej prędkości, no bo po co? Dalej nie powiedzieli jaka to jest karta graficzna, no czemu oni nie podają w ogóle informacji na temat tych komputerów? To jest tragedia według mnie. Odkryj nowoczesną typową grafikę. Co? 2016 rok, to chyba nie jest nowoczesna karta, o to jest... Ile to jest lat? To jest 7... Jezu, 1060 ma już 7 lat? Jestem naprawdę aż takim starym człowiekiem? Dobra, i co tutaj mamy? Innowacyjna architektura Nvidia Pascal to prawdziwy przełom w dziedzinie gamingu. Jeszcze nigdy rozgrywka nie była tak płynna i tak wciągająca. Nigdy nie zyskasz gwarancji doskonałej wydajności w grach oraz ponadprzeciętnie doznania w rzeczywistości wirtualnej. Co? Co? Dlaczego oni tak kłamią ludzi prosto w twarz? Znaczy, no dobra, ja trochę rozumiem, bo z drugiej strony przecież nie napiszą ci w ogłoszeniu, że jest to komputer, który jest złożony ze 7-letnich używanych części, no bo tak się nie robi, no ale nadal. Dlaczego te opisy są tak bardzo podkoloryzowane? Zestaw zewera, jednostkę centralną, przewód zasilający. Wow, dodatkowo możesz utrzymać kabel 10 metrów. O, ej, to dużo. 10 metrów to bardzo dużo, ponieważ konkurencja zazwyczaj daje 2 metry oraz solidną podkładkę pod myszkę klawiaturę o wymiarach 3,80. Są gry komputerowe, które będą działały, ale niespecjalnie jakoś dobrze w mojej skromnej opinii. Legalne oprogramowanie. Nie wierzę wam. No i co? No i to tyle z tego ogłoszenia. No. No, nie oszukujmy się, to nie jest wcale jakiś dobry komputer. Kompletnie to nie jest nowoczesny komputerowy. Ja wam takiego komputera totalnie nie polecam i jest mi tak po prostu kurewsko, za przeproszeniem, smutno, że ludzie kupują takie rzeczy.
Naprawdę aż się łezka wokół kręci i nie wiem co na ten temat dalej powiedzieć. Idę grać w Fortnite i zmontować ten film, bo przydało się zrobić to może do piątku. Znając życie, rzucę go za tygodnie dopiero, ale no cóż. Dziękuję za ten film, mam nadzieję, że wam się podobał, że wiecie może czego unikać w zestawach komputerowego z Allegro. No i co? No i do zobaczenia. Widzimy się na kolejnym materiale kiedyś. Narka, siema, cześć, hej. Nara.